Cześć, siemanko, witajcie w odcinku z Farming Simulator 22. 30 flet na osadzie. Wróć, trzeba kolorki sobie włączyć. Może być Oxbopak. Wyrąbane. Tak naprawdę co kliknąłem, co nie. Promocję chciałem pokazać, bo jest prasa i maszyna do kawy, nie więc. Dobra, zapinamy czwórkę i jedziemy z tym mlekiem na piekarnie, zarobić pieniążki. Oczywiście to jest wypożyczona beczka, jakby ktoś pytał, bo no, nie kupiłem, no bo nie jesteśmy na nią, tak. No i zarobimy sobie grube pieniądze dzisiaj, no bo mam 15 tysięcy litrów mleka, więc około 15 tysięcy było. Więc trochę sobie zarobię. Na szczęście tutaj ta piekarnia jest blisko, więc. No. Sobie sprzedamy to mleko. I zarobię pieniądze, i na co to wydam? A na fajny nowy. Dobra, mogę powiedzieć w sumie, że siewnik, bo nie będę ukrywał. Mam w planach kupić siewnik i już mnie na niego stać. 4-metrowy do tego mojego ursusa. Więc w kolejnym odcinku będzie ciekawie. Właśnie tu jest chyba problem już taki, że mleczarnia już jest pełna. I zostało mi równo 1000 litrów. No to muszę. Jakby tu kurde nakręcić. Bo ni w kij, ni w oko tu dojechałem. Dobra, wiem jak nakręcę. Starym, dobrym sposobem nawrócę. Czyli dokładnie takim jak widzicie. Odczepić beczkę. Podjechać z innej strony. Do przodu. Teraz do tyłu. Teraz do tyłu. Tyłu ten. Dobra, po płocie. Oj, chyba jednak nie po płocie. Strasznie ciasno tutaj jest. Nie wiedziałem. Znaczy, domyślałem się, że na mleczarni dużo mleka nie przyjmą. Ale jednak liczyłem, że te 15 tysięcy są spokojnie powinni przyjąć. Ale jednak się przeliczyłem. Ale siewnik będzie sprzedawany, więc trochę pieniędzy da. Mogę w sumie pomyśleć o spłacie kredytu całym. No zostało mi 15 tysięcy, no to już trochę mniej odsetek będę brał. Będzie brało mi, o może tak, nie będę brał. Mi 700 litrów powinno zostać. I teraz pytanie, gdzie ja mam z tym mlekiem jechać? Tarirarara. Mleczarnia, tylko gdzie to jest? O, znacz miejsce. Będzie mi to świecić? A tu jest mleczarnia, dobra. Ale to chyba nawet sprzedzanie będzie. No, na mleczarni jest trochę mniejsza pieniędzy niż na piekarni, ale wiadomo. Trzeba tego mleka sprzedać. Nie będę przetrzymał. Może szybko wyjeżdżać. O, bo wiedziałem, że coś jedzie. No nie wiedziałem, ale domyślałem się. Oczywiście dzisiaj jest piątek, znaczy no środa, ale ten odcinek jest na piątek. Więc fajnie, fajnie, że on dobrze to nagramy. No a zaraz pojadę kosić trawę, więc może jaka miniaturka by z tą beczką trafiła się. Pomyślę. No to może po odcinku, bo nie będę jej na razie oddawał tej beczki. Zostawię na mleczarni i tyle. I może jeszcze po odcinku wywiozę te 700 litrów mleka. Że to tam parę groszy wpadnie. A tutaj 16 tysięcy, więc. Więc co?
kredytu mam 15 tysięcy, tak? Czyli co, 1000 by było dostać? Dobra, a spłacę ten kredyt sobie. Aby mieć zaliczony ten kredyt. No jeszcze premię środowiska dostajemy, zarąbiście. Ja zawracam po koziarkę i w sumie tylko sobie skoszę trawę. Na razie procedury zbierania siana nie będę wam pokazywał, no bo każdy widział. A już jest 20 prawie. A jak chcę to skosić, nagrać i wrzucić. No taki, myślę, że 20 minut odcinek. To jest 6 minuta odcinka, zanim ja to podepnę, podjadę na łąkę. A zwłaszcza, że to jest ostatni zbiór siana, więc... Z tej łąki oczywiście. Bo może będę przesiewał łąkę. Myślałem nad tym, żeby kupić sobie pole specjalne pod łąkę, może trójkę. A jak nie trójkę, to około domu 31 na razie zrobię sobie łąkę. Chociaż wiadomo, że ja łąki nie potrzebuję aktualnie. Na razie to ja potrzebuję więcej krów, ale wiadomo. Słomy mam na dość długo. Więc słowo mogę w sumie co sezon prasować, ale na sprzedaż. Kosiarka jest zarąbista, po 3 metry. Więc... A wałek podłączy? Nie. No bo coś za szybko mi to było. Czemu nie mogę? Czemu nie mogę złożyć halo? Aha. Super, że przewody mi odłączyło. A byłem jak podłączać. Chyba, że ja tylko klikłem kół i wsiadłem. Ale no nie, no przecież klikałem Z. Więc musiało coś pójść nie tak. No i dobra, w prawo na łąkę i ogień. Na tłoki. Trzeba skosić tą łąkę. Kupić jak najwięcej pól. No fajna akcja myślę, że tutaj będzie. A nie będę mówił. Bo może gnojowice zrobię na tą łąkę. Bo gnojowice mam dość dużo. Oczywiście beczki nie posiadam. Bo mnie nie stać. Ale myślę, że ten pierwszy sezon sobie pożyczę od sąsiada beczkę najwyżej. Taki jest plan. Ja sobie tą łąkę oczywiście założę, no bo wiadomo, po gnojowicy. A poza tym fajnie by było zaorać sobie łąkę. Dlatego na ostatnio pokos dowaliłem sobie jeszcze azotu tutaj, żeby jak najwięcej kostek zrobić. Wiadomo, to trawa nie jest taka duża też, więc też tak nie jest taka wielka jak tutaj na u sąsiada łące. No ale stwierdziłem, że tutaj trzeba pole zrobić. Dobra, pojadę tędy w sumie. Bo mogę jechać już drogą, ale... Albo... w ogóle się obrócić całkiem długo. I pojechać w drugie kółko. Tylko, że w drugą stronę, tak? A dobra, to tam się na koniec skosi. To naokoło się na koniec skosi te. I tak zawsze się kosi naokoło. No i dobra. Przecież tutaj sobie ten róg jakoś lepiej zrobić. Żeby tylko sobie pięknie nawrócić i łogi. Dobra, wsteczny. Tutaj sobie tak jakoś wykoszę ten róg. Czy ja to dobrze zrobiłem, czy nie? Znaczy, no, ułatwiłem sobie trochę skręt. Więc teraz powinno pójść raz, dwa. Tutaj oczywiście na środku nie będzie nigdy, no teraz nie będzie dokoszone, bo ta trawa nie urosła, ona była dosiewana w sierpniu tak naprawdę. Więc... Jakby była w lipcu, to już by była dokoszenia. Bo trawa rośnie 2 miesiące, więc... Już by była dokoszenia, a tak to nie jest. Ale trudno. Tylko zrobię sobie koszenie, no, przewracanie
sobie pominę. Tak jak zgrabianie i zbieranie. No bo... no tak. Myślę, że w kolejnym odcinku zobaczymy się chyba na likwidacji łąki już, bo siewów i tak nie będzie. Bo tu będzie na wiosnę dopiero działane. A na wiosnę będzie nowy siewnik. No i wiadomo, że na żniwo już będzie nowy komin, więc będzie gruby sezon ten czwarty. Ten czwarty rok będzie dosyć gruby. W nabytki, bo będzie nowy ziemnik i... że ziemnik to jest taki bardziej sprawa groszowa, ale... ale wiadomo, coś tam wybuli za niego trzeba. No to ziemnik będzie 4 metry, więc już też robota fajnie będzie odchodzić. Jeszcze jakąś talerzówkę sobie planuję, taką z około 3, może 3,5 metra, jak będzie, albo 4 metry talerzówkę jakąś ogarnę sobie. No bo po tym rzepaku, tak w sumie tym moim kultywatorkiem, to tak trochę dziwnie to, się robi. Dziwnie to wygląda po prostu. Ale wiadomo, jak już będzie nowy kombajn, no to też będzie mi się chciało bardziej grać. Znaczy, to nie o to chodzi, że mi się nie chce grać, tylko po prostu szybciej będzie żniw, ale się bardziej będę wyczekiwał tych żniw. Będę bardziej spragniony tych żniw, jak będzie nowy kombajn, więc... więc tak to będzie wyglądać. To jest 20 odcinek już. 20 odcinek, a kurde, trzeci sezon. No ale tutaj postawiłem bardziej na odcinki niż na sezony. Chodzi o to mi, że bardziej więcej odcinków robię w sezonie, no bo wiadomo, polskie maszyny to ciekawie się ogląda. Jak jest, ciekawie się ogląda po prostu, tak. No, Baleron to nie każdemu się podoba. Mi się akurat podoba, ale... ale wiadomo, każdy lubi co innego. A wiadomo, że Osada to jest piękna mapa, polski klimat, więc jak najbardziej trzeba jak najdłużej się bawić tymi ursusami. Dlatego też nowy kombajn, znaczy nowy. W sumie nie taki nowy, jakby patrzeć, ale po prostu większy będzie, o może tak. Może w tym względem, że będzie większy ten kombajn. Niekoniecznie nowy, ale... ale będzie większy i tyle. I to już dużo da. Będzie tam 5 metrów header i chyba z 5 ton zbiornik. Nie bardziej to mnie ten header cieszy. I w sumie zbiornik też tak. No wiadomo, jakby nie było zbiornika, no co... no to co mi da header, jak nie będę miał zbiornika, tak? Na takiej zasadzie. W sumie tak teraz wam powiem, że bardzo ładnie sobie ten rów wykosiłem. Tamten. Patrzcie, teraz tylko skręcam. Sobie ładnie półokrągło cały czas lecę. Bo ładnie sobie to ogarnąłem. Nawet podobał mi się tak, to ogarnąłem ten róg. Ten róg też mógłbym jakoś zaokrąglić, ale nie będę się aż tak bawił w to. Bo może... może jednak to siano sobie zrobię jeszcze. To przewracanie. Przewracania mało było. W sumie grabienie. Jeśli nie wiem, czego było więcej. Grabienie i zbieranie trawy na silos było, więc. To nie o to chodzi. Ale. No. Zgrabiarka nowa była pokazana. To na drugiej łące. Na po prostu na nowej łące się będę więcej bawił. Z grabiarką. Myślę, że tam koło gospy będzie też fajna łąka. No tutaj fajna łąka jest, no ale wiadomo, no ile można jedną łąkę męczyć. Nie to, że mi się nie znudziła, tylko też, żeby wam się to nie nudziło. I mi. Znaczy, no mi się jeszcze ta łąka nie znudziła, więc ale wiadomo. No. Trochę duża jest ta łąka aktualnie, więc pole w sumie bardziej by mi odpowiadało niż łąka tu. Ale łąka jest pod tym względem tutaj dobra, że nagromadzę sobie dużo siana, tak? Nagromadziłem sobie już.
Bo chyba z 200 kostek sobie zrobiłem. Czy ponad 200 kostek już mam zrobione. Siana. A siano to trochę więcej idzie niż słomy. Słomy to ja mam tam od cholery. Słomy to mi tam starczy na kurde na pół serii. Nie wiem, myślę, że będę miał 50 krów. A co dalej? Co dalej to zobaczę. Może coś postawię jeszcze, jakąś oborkę. Może. A może jakieś pastwisko tylko. Żeby tylko sobie byki biegały. Nie wiem, pomyślę. Nie mam pomysłu na razie. Pomyślę, to wszystko jest. W czasie realizacji. No pojadę sobie poza kabiną trochę. Dobra, 16 minuta, więc. Więc zrobię sobie to przewracanie, bo widzę, że to dosyć szybko idzie te koszenie. Można powiedzieć, że już praktycznie mam wykoszone. No, ta kosiarka jest idealna, tą łąkę. Nie za duża, nie za mała. Bo jednak tą, dobrze ja tą rotacyjną sprzedałem. No ja tak chyba raz tylko nagrałem właśnie na kosy. Albo dwa razy rotacyjną kosiłem. Dwa razy chyba kosiłem, ale to jeszcze tą małą łąkę, jak tutaj. Tutaj ta jedna część łąki była, czyli tutaj, gdzie teraz dojeżdżam do tej części. To tylko taka łąka była, to kurde, tyle czasu kosiłem. Że mówię, trzeba od razu kupić nową kosiarkę, bo to się nie da. Coś tak faktycznie się stało, że kupiłem kosiarkę. Ale to był strzał 10 z tą kosiarką. W sumie to, ten dzielnik też jest świetny. To może myślę, że kiedyś go skręcę. Może kiedyś mu podniosę moc, inny silnik sadzę. Może. Nie, no ale. Na razie nie. Może kiedyś. Pomyślę. No nie mówię, że nie, no. Ja mam jakiś nowszy ciągnik się pojawi po prostu się tutaj. Jakiś ze 100, znaczy no. No tak myślę, że 120 koni. Myślę, że 120 koni to będzie ok. Bo teraz mam chyba z 80, tak? Czy coś takiego? Może 85. Coś takiego. Bo więcej, bo ta czwórka więcej nie ma koni na pewno. Zresztą zaraz nawet zobaczę, ile ma koni, ale. W sumie ładnie ten ruch skosiłem. Tak sobie teraz zdałem sprawę, że ładnie go tutaj podcinałem. Co przejazd. No dobra, przejazd do tyłu. Dobra, zatrzymam się. I... A, małe ciągniki tutaj. 82 konie, no to dobrze mówię. To dobrze mówię, że 80 koni. Więc jednak taki głupi nie jestem. W sumie trochę nawet za blisko. Jechałem tym ciągnikiem. Bo tylko takie, można powiedzieć, niedobitki dokaszam. No ale. Przecież nie będę jechał tak szeroko, żeby dwa razy jeździć kosiarką dookoła, by się sam. Rozkoszę ile się da i tyle. A tutaj sobie szybciej nawrócę, żeby pod te krzakory aż tam nie jeździć. Tutaj sobie rozkoszę normalnie już. Tak o. I tak o. Równiutko muszę skosić, żeby to siano jak będę zbierał, żeby to całe zabrać. No i dobra, nie będę tej kosiarki ściągał. Tego ciągnika zostawię tutaj sobie na polu. Znaczy w sumie na łące. No sąsiada sobie na łące zostawię na razie. Tutaj tego przejazdu wyrąbane tam, nie robię. I tak dużo nie stracę tego siana.
A i też dużo nie zyskam, więc... Gdzie jest moja siódka? Gdzie jest grabiarka? Gdzie jest moja siódka? Przecież niestety te... Nąć. Aha, czyli... Super, że od ostatniego odcinka nawet nie zdążyłem zjechać maszynami. To też dobra wiadomość. I nawet za 60 do przewrasarki, no bo jest po prostu silniejsza. Ja to jednak jestem mistrz. Jestem mistrz. 21 minuta, więc akurat trochę sobie przetrząsnę. I będzie te pół godzinki odcinka, więc standardowo. A rozsiewacz robi robotę 24. Zresztą nawet widzieliście to w poprzednim odcinku. Rozsiewasz tutaj sobie odczepię. Dobra, odczepił się, odczepił. Teraz przetrząsarka i łowim. No te dwie palety tutaj sobie będą jeszcze leżeć, aż dopóki nie wsypię ich do rozsiewacza. Ale to jeszcze czas. No i dobra. Jadę to przewracać szybko. No i jak... Ciekawe, czy uda mi się to całe przewrócić, czy nie. Na odcinku zobaczę, ale... Jednak stwierdziłem, że nie będę tego przetrząsania robił, ale tak... Z drugiej strony sobie pomyślałem, skoro to jest ostatni sezon tej łąki, a pokazać tylko koszenie, to też tak trochę słabo, więc przewrócę sobie to. No wiadomo, zgrabianie i krosowanie to już nie będę pokazywał, bo to jest najdłuższa część. W sumie to najdłużej chyba będzie schodzić z tym. Usunę nowe pole. Dobra. O! Co tu jest taka? Kamera oddalona bardzo. No i trzepiemy to siano. Animacje są bardzo ładne, więc... Muszę sobie pojeździć spoza kabiny. Dobra, ładnie to wygląda, trzepanie siana. Zawsze mi się podobało te tekstury w 22. Nie wiem czemu, ale zawsze na ziemnych kosach lubię sobie zgrabiać. Nie wiem czemu, zawsze najbardziej lubię zgrabianie. Koszenie, tutaj akurat dzisiaj fajnie mi poszło. Jestem z tego bardzo zadowolony. Przeczesanie też powinno pójść. Bo biorę dwa przejazdy, czyli tak jak biorę 6 metrów. Biorę 6 metrów, a skrawiar na przeciętarce pisze, że on nabierze 4 metry, ale dobra. Oczywiście to jest oryginalna przeciętarka. W 19 było na dodatku DLC Alpine. Ale fajnie, taka malutka przeciętarka. Ona dosyć długo ze mną będzie, no bo ona robi robotę. Przeciętarki nie... Nic racji nie powinno być temu siano, że robię w deszczu w sumie. Nie powinno być połowy mniej, ale... Ale wiadomo, przewrócę sobie to i sprasuję to sobie, jak będzie już po deszczu. O, jeszcze burza, no to zarąbista pogoda się zrobiła. Tak naprawdę w sumie to mógłbym podnieść sobie przetrząsarkę i pojechać z łąki. No bo bez sensu jest przewracać coś, co zaraz będzie mokre. No ale przewrócę sobie to po całości, żeby mniej deszczu wpadło. Wtedy sobie lepiej doschnie to. Wiadomo, że w farmingu teraz to nie ma znaczenia, bo... To i tak nie ma znaczenia, bo i tak... Bo i tak to już jest siane to, co teraz przewróciłem, więc... No ja bym chciał tak trochę bardziej realnie zagrać, no to bym pewnie tego nie trząsł.
Albo przyjechał drugi raz przewrócić. No i dobra, drugie kółko zrobię sobie. Potem już będę paskami jeździł, bo bez sensu dookoła to przewracać. Gdzie to akurat jest szybka robota tutaj, tą przetrząsarką. Więc taka jak ta przetrząsarka, to będę miał 7, więc... Więc mogę mniej więcej sobie zobaczyć, w jakim tempie zasieję te pole. No dobrze, siewnikiem to dosyć inaczej, no niby też jadę 15, ale... Niby też jadę 15, ale wiadomo. Podnożenie, nawracanie to też... A tutaj można powiedzieć, że tylko opuszczone i sobie gaz na cegłę i tyle, tak. No nie, w sumie to cegły na gaz, a nie gaz na cegłę, ale dobra. Wiadomo sobie. Tutaj trzeba tak, trzeba tak. Dobra, przewrócone, przewrócone. I tutaj chyba tak pół okrągu będę jeździł, tak jak jest koszone najlepiej. Bo najszerzej to bierze. I też tak chyba najwygodniej się jeździ. Dobra, ale to by tam był już omijak, bo by tego nie zabrało. Tylko, że to co jest rozrzucone, to by tam przykryło, więc to tak... Nie byłoby tego widać, ale... No ale mówię, 60 i 30 do przewracarki, coś pięknego, tak? Coś pięknego, bo to tak fajnie... Fajnie nawraca. Widzicie, że... No, tak naprawdę to ja w miejscu nawróciłem. Zresztą pokażę wam teraz to jeszcze raz. Cyk i cyk. Bez mijaczka, ładnie nawrócone. I to praktycznie nawróciłem zaraz po wyjeździe, po dotknięciu kołami trylimi siana. Zrabiać nie będę wam pokazał, no bo to muszę wziąć ursę za dużego, tak. Temeri rara. Na jednym przejeździe sobie normalnie nawracam. Więc to w sumie drugie kółko było takie sobie zapobiegawcze, jakbym sobie czasem nie wyrobił. No ale jak widać wyrabiam. No, ale jednak zawsze myślę lepiej te dwa razy dookoła przejechane niż raz. Zatem, że to jedzie się 15 godzin, to tam nie ma dużej różnicy. Ale żeby było trochę bardziej rozszerzone, to wiadomo trochę dalej. By lepiej sobie nawrócić. Teraz też będzie dobrze rozciągnięte to, bo jadę sobie ładnie tak jak po skosie. Nie jadę tak jak idzie rządki, więc fajnie to się rozstrzepuje. Tarirara. O! Proszę. I nawrotka. No co? Nie wiem, co się zaśpiewałem teraz. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć, papa. Pa.